przykład sądzi o ruchu LGBTQIA+. Że za dużo tam liter, nie? Jeżeli ja wspieram osoby homoseksualne, tak samo jak heteroseksualne. Prawda, kochanie? To nie jest tak łatwo dzisiaj o współczesny, dobry tekst, inteligentny, zabawny, a przy okazji naprawdę o czymś. I jeszcze o takim charakterze mocno współczesnym, o problematyce aktualnej, o którą się dzisiaj komentuje i która dzisiaj jest dyskutowana. Nie jest to łatwo, więc jak się taka perełka trafia jak tekst pani Parker, no to, to wspaniale, że ja pierwszy go rzeczywiście robię, bo to jest nie tylko prapremiera polska, ale to jest w ogóle pierwsze wystawienie tej sztuki poza Francją. Komedia niebanalna, nieoczywista, z takim twistem i takich sztuk nie ma zbyt dużo w Polsce. Gram bohaterkę, która skrywa tajemnicę. Ta tajemnica się wykrywa w wyniku splotu różnych okoliczności, no i napędza całą machinę. I to jest rzecz trochę o związku, o granicach szczerości, zaufania, o definicjach kobiecości, męskości. Powiedzenie o tym spektaklu, że jest komedią, to raczej trzeba być ostrożnym. Bo rzeczywiście z własnego doświadczenia już wiem, że ludzie bardzo różnie reagują. Czasem nam się wydaje, że zrobiliśmy coś bardzo poważnego, a ludzie się na tym śmieją. I trudno mieć o nich o to pretensje. Widocznie tak to czują. Warto tę sztukę zobaczyć, żeby sobie samemu też wyrobić zdanie. Niewiele mogę zdradzić, bo ten spektakl jest złożony z wielu elementów. Niektóre są bardzo zaskakujące, jeśli chodzi też o widownię. Ale na pewno, jestem tego pewien, z tej sztuki ludzie nie wyjdą obojętni. Jestem strasznie szczęśliwa, że się zebrała super ekipa, bo aktorzy są super, czyli Justyna Fabisiak, Czarek Łukaszewicz i Piotr Polk. A współpraca z Adamem Sajnuchem, ja pracuję z nim po raz pierwszy i jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, dlatego że nigdy tak nie pracowałam. Jest to świetny reżyser, który ma dobry gust, ma wyczucie, ma wyobraźnię plastyczną i umie dotrzeć do aktora. Fantastycznie mi się pracowało. A pracowaliśmy bardzo, bardzo intensywnie. Oprócz takiej ciężkiej pracy, ale taki jest Adam, z tytanem pracy, tytanem. No to próbę zaczynaliśmy zawsze dosyć późno, jak na warunki teatralne, dlatego że Adam po prostu rano nie pracuje. Ale za to świetnie mu się pracuje między 11, 12, 1 i 2 w nocy. Nawet. Tak, więc tak, ja już jestem do tego przyzwyczajony. Ale to też, ja też jestem taka trochę sowa. Tak naprawdę ten spektakl już w takich ramach, mieliśmy go już dawno zrobiony. Teraz mamy już tylko taką sztukaterię. O. Ja was wprawiam w zakłopotanie, czy nie? Czy ja wprawiam pana w zakłopotanie? Właśnie, czy ona wprawia pana w zakłopotanie?